Cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Def, a to jest kolejny skład builder na moim kanale. Tym razem mam dla was taki składzik, to już nie będzie skład backowy, tylko skład moim zdaniem najlepszy, znaczy może nie najlepszy, zależy jak dla kogo. Mi się gra naprawdę tym składem świetnie i to jest jak dla mnie najlepszy skład, jaki udało mi się zbudować w FIFA. Powiem tak, może tutaj być kilku zawodników informy więcej, plus TOC i tak dalej, ale ja zrobiłem sobie taki składzik, po prostu nie miałem więcej końców i gra mi się nim świetnie. Jak widzicie, blok defensywny plus bramkarz to jest Bayern Monach, mamy tu Benatię plus Boatenga, ich raczej wam nie trzeba przedstawiać. Boateng 79 typa plus 84 obrony plus 82 fizyki, do tego Benatia 75 typa, 88 obrony, 84 fizyki. Neuer, świetna karta naprawdę, po której aktualizacji zaczął bronić ten zawodnik. Jak na początku puszczał straszne szmaty, tak teraz naprawdę trzeba mu zwrócić honor, bo broni świetnie. 87 parady, 85 łapania, 92 wykopów, 86 refleksu, 58 szybkość, 90 ustawiania się. Prawa strona to jest Arsenal Londyn, jak widzicie. Mamy tutaj Bellerina, plus do tego Ramsey, jego zwykła karta, też gra się nią w miarę dobrze. W obronie jest niezły, w rozegraniu tak samo. I zawodnik, który jest naprawdę no, kosmiczny. Jak musi ustawić świetne, znaczy work rate, żeby latać do przodu, to po prostu jest perfekcyjnym prawym skrzydłowym. Mamy tutaj Sancheza, 95 tempa, 96 strzałów, 89 podań, 98 driblingu, 55 obrony, 80 fizyki. Przejdźmy może teraz na lewą stronę. Mamy tutaj Williamsa, Williams, który ma 87 tempa, 87 obrony, 82 fizyki. I naprawdę jego karta wygląda świetnie. 4 gwiazdki sztuczek na jako lewy obrońca, plus 4 gwiazdki słabszej nogi. Powiem, że naprawdę gra mi się nieświetnie. Dalej, mamy tutaj Wijnalduma. Kolejny zawodnik z PSV, który ma 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, 89 tempa, 84 strzałów, 80 podań, 92 driblingu, 70 obrony, 82 fizyki, defensywny pomocnik, no praktycznie, że idealny. Dalej, Memphis Depay. 2 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek, 98 tempa, 88 strzałów, 84 driblingu, 92 driblingu, 40 obrony, 84 fizyki i powiem tak, no oba te skrzydła współpracują naprawdę świetnie i gra mi się nimi no, po prostu perfekcyjnie. Za chwilkę sami zobaczycie jak po prostu jakie bramki udało się strzelać tymi zawodnikami. Dalej mamy Fekira i Lacazette'a, już nie muszę go przedstawiać, bo już kilka skład builderów z tymi zawodnikami było. Fekira 89 tempa, 87 driblingu, 80 podań, 81 strzałów. Lacazette 91 tempa, 89 strzałów, 84 fizyki, 89 driblingu, jak dla mnie najlepszy napastnik w tej grze. No chyba nie ma lepszego napastnika niż właśnie Lacazette. Dobra, to przejdźmy do skład builderu, który mam wam do. Znaczy skład builderu, do bramek, które udało mi się strzelić właśnie tymi zawodnikami. Powiem tak, jak zobaczyłem skład mojego przeciwnika, to miałem kompletny mindfuck. Jak można ustawić Ronaldo Record Breakera w środku pomocy? No przecież to jest kurde marnowanie tak świetnego zawodnika, jeszcze Fekira ustawić jako napastnika. No ja rozumiem, że gość sobie chciał zrobić All-Star z team, ale no kurde Ronaldo w środku pomocy, naprawdę jest mi przykro, że trafiłeś w ręce takiego gracza. Okej, okay, ale Silva wrzutka na Lacazette, który zgwałcił tutaj Boatenga i przegrywam 1-0 z tym składem na zakończenie pierwszej połowy praktycznie. Bo w 45 już doliczonym czasie gry pierwszej połowy właśnie Lacazette strzeli taką bramkę. I Wijnaldum pięknie tutaj na lewej stronie boiska przerzut na prawą do Sancheza, praktycznie przez całe boisko. Sanchez zwodzi tutaj Marcelo, Sanchez podanie do Ramseya, Ramsey do Fekira, Fekir do Wijnalduma, Wijnaldum do Depaya, który jest perfekcyjnie z voleja wali w lewe okno i świetna akcja tutaj praktycznie zawodników PSV, którzy naprawdę zrobili tutaj niesamowitą robotę na tym lewym skrzydle. Fekir biega w pole karty, to jest dokładnie sama karta, którą miałem. Fekir biega, strzela sobie, bramkarz nawet nie zareagował. Mamy 2-1 w 69 minucie i po raz kolejny musimy odrabiać straty. I to już jest kolejna sytuacja w moim wykonaniu. Depay podaje do Fekira, który z fake shotem zwiódł tutaj jednego obrońcę. Tym razem Ronaldo Chop zejście na prawą stronę i gorszą nogą perfekcyjnie Fekir w podolnym słupku strzela i mamy 2-2. To już kolejna sytuacja, piękna kontra po przejęciu Wijnalduma. Sanchez podanie po ziemi do Lacazette, który lewą nogą pod bramkarzem strzela na 3-2 i takim wynikiem też ten mecz się zakończył. I powiem tak, no ten skład jest idealny pod kontrę, bardzo szybcy napastnicy plus świetni środkowi pomocnicy, którzy mają bardzo dobre podania. Więc naprawdę grało mi się tym składem świetnie i to już będzie kolejny meczyk, właśnie jak widzicie,
Wijnaldum dostaje piłkę przed polem karnym. Wijnaldum co zrobi? Strzał czy może wejście pole karne? To jest ten drugi wariant. Wijnaldum biega pole karne. Wrzutka, podanie do Sancheza i co? I mamy 1-0 po kurde praktycznie podanie na pustą bramkę. Tutaj Sanchez jeden co ma dołożyć nóżkę. Mamy 1-0. Lacazette, kurde, niesamowita szybkość tego zawodnika. Lacazette, podanie do Ramseya. Ramsey do Fekira piętką. Fekir do Sancheza. Sanchez, no w tej sytuacji się nie mógł pomylić. Mamy 2-0. No kurde, i to jest rage quit. Po prostu mój przeciwnik nie wytrzymał emocjonalnie i stwierdził, że pierdoli taką grę i nie będzie grał. I tak też się stało, że to już będzie półfinał praktycznie tego Pucharu Złotego i tak też wyglądało, że Memphis Depay na patrzy, kurde, niesamowity dribbling, niesamowita szybkość, zwiódł trzech obrońców praktycznie tym razem. Kolejny zwód biega, zwiódł na czwartego obrońcę i tym razem jeszcze bramkarza nawet i strzeli sobie na 1-0 w 54 minucie. To Memphis Depay, no, nowy zawodnik Manchester United, kurde, świetny i jaram się nim, że tak wchodził, że tak, że do mamy go w United. Teraz, kurde, na nic dodać, nic ująć. Perfekcyjnie wykonany rzut wolny przez Wijnalduma, który strzelał 2-0 i tym razem, kurde, PSV robi całą robotę w tym meczu, bo najpierw Depay, teraz Wijnaldum i tym razem Sanchez, piękny zwód, to jest dwóch obrońców, strzela po krótkim słupku, no i perfekcyjne okno, zerwał pańczynkę i nawet bramkarz nie zareagował, Sanchez strzelał 3-0 i to jest koniec meczu, to jest już finał. Skład jak przystał na finał, bardzo dobry, 88 overalla, 100 zgrania, Tevez, Toc, Lacazette, plus do tego Pogba, Matuidi i tak dalej, świetny składzik. Bardzo chętnie bym taki przetestował, ale no kurde, nie mam póki co końców, żeby takim zagrać. Jak ten mecz się potoczy, zobaczycie już za chwilkę, bo póki co to Sanchez przy piłce, Sanchez podaje do Lacazette. Lacazette ma przy co dwóch obrońców, ładnie ich zwiódł i strzela po dłuższym słupku na 1-0 w 42 minucie. No i Lacazette naprawdę świetny napastnik, jak dla mnie jeden z lepszych, znaczy najlepszy napastnik, jakim grałem w tej grze. Gram Aguero, ale Lacazette tak się kurde dużo przyjemniej gra. Ponownie Lacazette, pięknie Ronaldo, Czapan zwiódł jednego obrońcę, tym razem po prostu balansem ciała zwiódł drugiego obrońcę i strzela po dłuższym słupku na 2-0 w 58 minucie. I to jest kolejny mecz, który tak w sumie easy wygrywamy i teraz kurde mój błąd w rozegraniu piłki, teraz dostaję piłkę i strzela na 2-1 i to była chyba taka jedna z niewielu sytuacji mojego przeciwnika, które sobie stworzył. Depay co zrobi tutaj na skrzydełku? Depay, piękne odegranie piętką będzie, tak, dokładnie odegranie piętką do Fekira. Fekir zwiódł jednego obrońcę, zwiódł drugiego, strzela, bramkarz to wypluł i Lacazette pięknie dobija główką na 3-1 i to było zakończenie tego meczu. Lacazette w tym meczu zaliczył hat-tricka i to był finał. Tak właśnie się cieszy orzeł brańce z wygrania Złotego Pucharu EA Sports, więc oczywiście ja wam polecam bardzo ten składzik, gra to jest najlepszy skład, jaki udało mi się złożyć i jakim udało mi się zagrać, więc polecam wam go, jeśli macie końce, zróbcie sobie taki składzik, przetestujcie sobie go sami, bo naprawdę warto zagrać tym składem sobie kilka meczy nawet na próbę, więc to było na tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo.